Kilkudziesięciu uczestników w niedzielne popołudnie wzięło udział w pierwszym tarnowskim bike meetingu zorganizowanym z inicjatywy portalu Historia Kołem się Toczy. Rowerzyści wystartowali z ulicy Błonie. Pomysł na bike meeting pojawił się czysto spontanicznie. To była taka chęć zebrania towarzystwa rowerowego, przejechania się tymi drogami rowerowymi, którym na co dzień jeździmy, ja czy reszta rowerzystów. Chcieliśmy pokazać się, że jest nas sporo, pokazać się tak samo z tej dobrej strony, że raczej uczęszczamy ten ruch drogowy wedle przepisów. Schodziliśmy na przejściach, gdzie na przykład mogłyby być przejazdy. Chcieliśmy to zaznaczyć, że są miejsca mało przyjazne dla rowerzystów. No niestety musimy z nich korzystać, a chcielibyśmy korzystać je w pełni. W wydarzeniu udział wzięli rowerzyści w każdym wieku, w tym również całe rodziny, którzy to niedzielne popołudnie postanowili spędzić w aktywny sposób. Bardzo przyjemnie, fajna atmosfera, ciekawi ludzie. Myślę, że fajna inicjatywa. Taki dzień jak dzisiaj jest idealny wręcz na spędzenie w ten sposób aktywnie czasu. Cieszę się, że jestem w tym miejscu, że mogłem przejechać się razem z innymi aktywistami rowerowymi, ze społecznikami przez Tarnów, żeby zobaczyć też, jaki jest stan naszych ścieżek rowerowych. I właśnie o spostrzeżenia po przejeździe zapytaliśmy rowerzystów. Czy uważają, że infrastruktura rowerowa w Tarnowie jest wystarczająco rozbudowana, a może jest jeszcze sporo do zrobienia? Są rejony takie, że faktycznie można swobodnie pojeździć, natomiast miejscami to absurdalne są. Kończy się, nie wiadomo, dziury. Właśnie nasz prowadzący by się wywrócił na takim jednym odcinku, gdzie się zakończyła droga rowerowa. Było wznowienie po znaku, ale takie dziury były, że zagapił się i naprawdę koło ugrzęzło w nawierzchni, także jest jeszcze sporo do zrobienia. Jest sporo takich miejsc, gdzie musieliśmy się zatrzymać, gdzie musieliśmy schodzić z tego roweru, mimo że na przykład droga rowerowa wcześniej była i ona miała łącznie 300-400 metrów długości, później trzeba było już prowadzić rower bądź użytkować jezdnię, gdzie byliśmy z małymi dziećmi i było to, powiedzmy, niebezpieczne i utrudnione. W przypadku Tarnowa w ogóle ciężko mówić o ścieżkach rowerowych, bo po pierwsze chodniki to nie są ścieżki rowerowe. Po drugie, ciągi pieszo-rowerowe to też nie są drogi rowerowe z prawdziwego zdarzenia, więc ciągle tych dróg rowerowych w Tarnowie nie ma. Kilka kilometrów raptem dróg, które się nadają do tego, żeby tak je określić. Po drugie jest kwestia, żeby zadbać o te istniejące już te fragmenty, które w tym momencie, jak jechaliśmy, widzieliśmy, że zarastają trawą. Jest duża kwestia związana z poprawą bezpieczeństwa, ponieważ przejazdy, skrzyżowania ciągle nie odpowiadają standardom XXI wieku. Przejazd po tarnowskich drogach rowerowych zakończył się integracyjnym grillem w parku Piaskówka. Dzięki uprzejmości Rady Osiedla grillujemy sobie, integrujemy się, rozmawiamy o tej problematyce rowerowej, o tym, jak dzisiaj przebiegała trasa. Myślę, że sympatycznie. Organizatorem wydarzenia był portal Historia Kołem się Toczy, Rada Osiedla Piaskówka, Decathlon Tarnów oraz Centrum Rowerowe Tarnów.